Cześć, dzień dobry, witam wszystkich, którzy nas oglądają i słuchają. Dominika Komarnicka. Mam dzisiaj specjalnego gościa. No idealnego na tę porę roku. Maciej Szyszka, czyli powiedziałabym chyba najzdrowszy człowiek w Polsce. Jak go przedstawić? Nie wiem, mam z tym problem, bo wyczytałam, że i fizjoterapia, i sztuki walki, medytacja, dietetyka, morsowanie, oddychanie, szkolenia. Jak ty, Macieju, co ty tam wpisujesz w rubryce zawód? Powiem szczerze, że generalnie mi też jest trudno znaleźć określenie na to i poza tym, że jestem po prostu fizjoterapeutą z zawodu, no to najczęściej mówię, że jestem dodatkowo trenerem oddechu, bo to jest jakby taka moja tutaj gdzieś funkcja, czy też szkoleniowcem, ale nie wiem, jeszcze nazwa nie powstała chyba na ten mój zawód wykonywany. Myślę, że tak ostatnio czytałem taką książkę, która mi dużo jakby tutaj podpowiedziała i nazywała się Miejski Mnich, więc może to określenie byłoby ładne. Bliskie temu. Ja bym też powiedziała może po prostu pasjonata, bo ty masz taką pasję w tym wszystkim, co robisz, że chyba dlatego tyle ludzi za tobą no, jest w stanie nawet na Śnieżkę wejść, jak wy to mówicie, w samych gaciach. No, są takie czasy, że ludzie potrzebują kogoś, kto im jakby wskaże kierunek do działania i da jakąś tam motywację do działania, więc taką rolę mam i jakoś się w niej spełniam. No dobra, słuchaj, morsowanie, czy zimne prysznice, rozumiem. No ale co powiedziała twoja kobieta, jak któregoś dnia do domu przytargałeś zamrażalkę i powiedziałeś, to jest moja nowa wanna z lodem? Wiesz co, to już był taki okres, że ona już się nie dziwiła, wiesz? No już kolejny jakby tutaj był etap, wiesz, w naszym życiu i po tym wszystkim, co robiłem wcześniej, a gdzieś trenowałem też... Zero zaskoczenia. Też miałem takie nietypowe rzeczy, no bo gdzieś tam trenowałem sztuki walki, jeździłem do Hongkongu i to już było chociażby nietypowe. Więc no tutaj całkowicie, że tak powiem, była spokojna o mnie, aczkolwiek no myślę, że zaskakuje ją nieraz. Wy razem sobie morsujecie? Zapraszasz ją do tej wanny z lodem? Czy jednak ona się patrzy na ciebie na zasadzie, okej, rób sobie co tam uważasz, ale ja się od tego odcinam, idę pod ciepłą kołderkę. Wiesz co, akurat jeżeli chodzi o wannę z lodem, to weszła tylko na chwilę praktycznie do kolan i to było dla niej za dużo, ale w te wakacje mi się udało po tych kilku latach doprowadzić do tego, że weszła sobie do wodospadu takiego o temperaturze 10 stopni, no i świetnie się w tym czuła, więc jest szansa, że może gdzieś tam będzie kontynuować. Zwłaszcza, że ja też trzy dzieci jakby też zachęcam i gdzieś tam... Właśnie, chciałam cię o to zapytać, bo masz dwójkę maluszków. Ile? 2 i 4 lata, tak? Dobrze pamiętam. Dokładnie. No i co? Już je zachęcasz do tego, czy może już je tam gdzieś zabrałeś ze sobą do przerębla? Wiesz co, no do lodówki wchodziły na chwilkę, ale też wiesz, to jest wszystko zrobione na taki sposób, żeby było bardzo krótko i jakby żeby nie poczuły tego bodźca, bo mogą nie wiedzieć do końca jak go zinterpretować, więc to jest wszystko robione wiesz, na ułamek tak naprawdę sekundy i sam fakt, że po prostu jak chcą, to im tego staram się nie odmawiać, a one widzą co się dzieje w domu i widzą te osoby przychodzące do mnie, korzystające z tego sprzętu, więc dla nich się to wydaje, wiesz, naturalne, że tak chyba wszyscy robią, więc też próbują. Czyli jak robisz dzieciom kąpiel wieczorem, no to do zimnej wody wsadzasz. Szczerze mówiąc, zimno wolę z rana, ale miałem filmik, gdzie właśnie moja mała zdejmuje pieluchę i chce wejść sobie do wanny z lodem. Ty masz takie zadanie, taką misję chyba bym powiedziała, szerzenia zalet tego, co robisz. No właśnie, tu jest takie pytanie. No i po co ci to? Przecież większość ludzi tak strasznie nie lubi zimna. Każdy, kto zaczyna, nawet ten, kto morsuje, no myślę, że jak wchodzi do tej zimnej wody, zawsze ma to samo uczucie, jest nieprzyjemnie. No ale dobra, rozumiem, jest mnóstwo zalet. Mam je wypisane, kilka z nich przeczytam, bo jest tak dużo, że nie spamiętam. I teraz powiedz mi, czy to jest prawda. Podobno, wzmacnia się w ten sposób odporność, mamy lepsze krążenie, następuje regeneracja organizmu, redukcja stanów zapalnych, poprawa kondycji skóry, no i redukcja stresu. Pewnie jeszcze byś do tego coś dorzucił. Oczywiście, no prawda jest taka, że nasz rozwój jakiś tam
fizyczny, mentalny, no jest tylko w dyskomforcie i tylko przełamując pewne granice możemy tak naprawdę nauczyć się czegoś o sobie i nauczyć się czegoś o tym, jak funkcjonuje nasz organizm. No w tych komfortowych warunkach powinniśmy przebywać tylko tak naprawdę na regenerację sił, a nie przez cały czas, bo no inaczej tracimy swoje wszystkie naturalne, powiedzmy, zdolności, jakieś adaptacyjne, nie wykorzystując tego, więc jak najbardziej. No, dla mnie najciekawsze w tej chwili to jest trening z układem nerwowym i właśnie taki aspekt wyciszenia, medytacji, który w tych czasach, gdzie tempo życia jest bardzo duże i bardzo duży natłok informacji, daje możliwość na chwilę odciąć się od tego wszystkiego i skupić się bardzo na swoim ciele. I myślę, że to będzie najbardziej przyszłościowe, czyli wchodzenie do wody i połączenie tego z odpowiednim stanem świadomości. To będzie klucz, bo aspekt, powiedzmy, te, które wymieniłaś, aspekty, one w większości są uzyskiwane przez każdego, czy robi to świadomie, czy nieświadomie. Każdy uzyskuje tą odporność, ten trening układu krążeniowo-oddechowego, i tak dalej, ale ten trening związany z uważnością i połączenie zimna z uważnością czy z medytacją, no już nie jest taki pospolity, dlatego że na tych wszystkich grupach związanych z morsowaniem, no nie zaobserwujemy takiego trendu i to jest coś, co staram się jakby przełamywać i pokazywać i uczyć, jak można to wykorzystać, żeby odebrać może to zimno jako formę stresu, i potem ustosunkować się do niego w odpowiedni sposób i jak nastąpi stres nasz w życiu codziennym jakiś złapie, no to też już mamy jakieś mechanizmy wytrenowane i reakcje, poznamy swój organizm, jak reaguje na skutek stresu, więc to myślę jest przyszłość zimna, a wszystkie inne rzeczy uzyska każdy, a tutaj jednak jest potrzebny odpowiedni mindset. Czy ty masz takie wrażenie, jak ja, że my w Polsce mamy generalnie bardzo wąski zakres wytrzymałości na temperatury? No o zimnie mówię, wiadomo, no to chyba każdy zawsze marudzi zimą, że jest zimno i ja się też do tych osób zaliczam. No ale z kolei jak przychodzi lato, to wszyscy mam wrażenie mówią, Boże jak gorąco, jest 25 stopni na dworze, wszędzie włączona klimatyzacja. Czy my mamy taki wąski zakres, nie wiem, czucia? Czy tutaj chodzi o coś innego? Czy to jest właśnie ten mindset, o którym wspomniałeś? Ja myślę bardziej, że to jest mindset i tutaj nie chodzi o to, że jest taki, powiedzmy, wąska jakaś tam tolerancja na to, tylko że po prostu jest tendencja ludzi do marudzenia i narzekania i jak jest zimno, to narzekają, że jest zimno, jak jest ciepło, to narzekają, że jest ciepło. No i najtrudniejszą rzeczą, którą muszą zrobić tak naprawdę, no to przestawić siebie na zmianę, a nie przestawiać całe środowisko, że się dostosuje do nich i będzie się zmieniać. I w momencie, jak sobie to uświadomimy, no to życie zaczyna być łatwiejsze, zaczyna mieć większy sens i jak przestajemy bać się zmiany, no to otwierają się tak naprawdę przed nami nowe możliwości. W tą stronę powinniśmy iść i potrafimy wtedy być szczęśliwi, bo to my decydujemy o tym, jak się czujemy, a nie staramy się, żeby wszystko wokół pracowało pod nas. Czyli to jest tak naprawdę praca z umysłem w bardzo dużej mierze. Tak, no jak najbardziej. No fizycznie też jest praca, no ale ta praca z umysłem wymaga naszej uważności, wymaga naszej obecności, a praca fizyczna zazwyczaj się zrobi sama. No właśnie, wystarczy wskoczyć do przerębla zrobiony. Ale żeby z tego wyciągnąć wnioski i zmienić swoje życie, trzeba pewnie troszeczkę uruchomić inne mechanizmy. No a powiedz mi, co wy morsy robicie latem? Jak to wygląda? Czy dzięki temu, że tak wymarzniecie porządnie zimą, latem jakoś na przykład też lepiej się znosi te z kolei wysokie temperatury? Czy może wy właśnie uciekacie cały rok od wysokich temperatur? Jeżeli chodzi o letnią porę, no to posiadam na przykład zamrażarkę taką skrzyniową i w tej zamrażarce mam schłodzoną wodę i pływa lód, więc dla mnie nie ma znaczenia, cały rok mam ten bodziec jakby, który potrzebuję w postaci zimna. I potencjalnie latem częściej nawet wchodzę do zimna niż w zimie, jednak w zimie raczej chciałoby się trochę to zrównoważyć ciepłem, no a latem to ciepło jest ogólnie dostępne, więc nie ma większych problemów, nawet jest większa chęć. Który mem o morsowaniu jest twoim ulubionym? Wiesz co, ja nawet nie wiem, nie śledzę jakby tego, co się dzieje mainstreamowo. Nie mam pojęcia, ja zawsze jestem tą osobą, powiedzmy, która
nadaje te informacje. Mało Ale odbieram to, co rozumiem, nadaje. że bawi cię raczej to, że tak w którymś momencie naszą rzeczywistość zalały memy o morsowaniu, niż nie wiem, bo w zasadzie mógłbyś się troszeczkę poczuć źle, że wszyscy tak się śmieją z tego morsowania, a ja tak podchodzę do tego poważnie. Ja się cieszę, że tak się dzieje, wiesz, bo zmienia Nieważne, świadomość jak mówią, byle na temat mówili, samego prawda? tematu. Na tym etapie, gdzie właściwe i prawidłowe, im więcej będą o tym mówić, tym lepiej. Memy to nie słyszelibyśmy o tym tak często w mediach, a jednak te media docierają do dużej ilości osób i w ten sposób ta grupa świadomych coraz bardziej się zwiększa. No i zazwyczaj jest coś takiego, że się gdzieś tam na początku pojawia jakiś śmiech, ale ten śmiech może się przerodzić tak naprawdę w zainteresowanie i potem zwiększyć grono osób, więc super. Śmiech też jest zdrowy, niech się ludzie śmieją. Jak najbardziej jest to korzystne, myślę, dla wszystkich. Zgadzam się, śmiech jest bardzo pozytywną reakcją, ale przyznasz, że też jest dużo negatywnych reakcji. Szczególnie, że no, do tej pory uważaliśmy morsowanie dla hardkorowców, ustaliliśmy, że teraz już mnóstwo osób to robi, jest to popularne zajęcie zimą w Polsce nagle. No więc teraz jest nowe zajęcie dla hardkorowców w cudzysłowie, czyli wspinanie się, jak wy to ładnie nazywacie, w gaciach na górę. I ty sam takie wycieczki organizujesz na Śnieżkę, wprowadziłeś tam już kilkaset osób z tego, co widziałam. No ale w mediach pojawiają się od czasu do czasu informacje na temat jakichś nierozważnych osób, które, tak jak ostatnio sama zresztą pamiętam, były informacje o kobiecie, która no, prawie straciła, nie wiem, palce u rąk i nóg, bo podeszła do tego bardzo nieroztropnie. No i natychmiast, jak to my Polacy mamy w zwyczaju, wszystko łatwo nam przychodzi, oceniamy, komentujemy i nazywamy was wszystkich wariatami w gaciach. I powiedz mi, jaki jest twój stosunek do, no jednak takiego negatywnego nastawienia niektórych ludzi? Że warunki są, bywają trudne, a nie każdy rozezna się w pogodzie i tak dalej. No ale myślę, że takie przykłady dają szansę zwrócenia uwagi chociażby na bezpieczeństwo i na tą edukację, a nie na to, żeby zakazywać takich rzeczy, tylko żeby właśnie zwiększać swoją wiedzę chociażby na temat zwykłego chodzenia w góry i korzystania, bo często to są osoby, które nigdy w górach nie były i tutaj się pojawia problem. Dlatego, że no, samo wyjście w góry już nawet w ubraniu też bywa niebezpieczne i też trzeba się przygotować, mieć dobrą kondycję fizyczną, znać tą trasę, znać możliwości ludzi, z którymi się idzie, mieć odpowiedni sprzęt. I to się tak naprawdę nie różni niczym wejście w shortach od wejścia w ubraniu. No poza tym, że ten czas ekspozycji przebywania no, jest odpowiednio krótszy, no i tutaj jakby trzeba troszkę jeszcze bardziej poznać swój organizm, ale ja ci powiem szczerze, że z tego, co obserwuję, to im się to robi bardziej trudniejsze, im się to robi bardziej skomplikowane, to raczej widzę reakcję w drugą stronę, że im się więcej dzieje, tym więcej ludzi chce robić. Im się to okazuje większym wyczynem, tym raczej więcej ludzi się chce przyłączać. No i tyle, żeby zrobili to maksymalnie bezpiecznie. No już to też jest trochę tutaj, czuję jakby swoją misję. Wejście w góry w shortach to jest głównie adaptacja jakby do zimna, a prawda jest taka, że głównie to trzeba mieć dobrą kondycję fizyczną i to się buduje często dłużej niż taką adaptację do zimna, gdzie trzeba jakby tą świadomość zwiększyć. Jeżeli oczywiście mówimy o takim zimnie, nie wiem, 2-3 godzinnym, a nie na przykład, nie wiem, przepłynięciu kanału La Manche w Tatkach, gdzie to już są lata, lata, lata treningu, więc oni nie potrzebują aktywnego. Rozumiem, że zbliżasz się do tego momentu w swojej karierze. By przepłynąć kanał La Manche? No. Nie, wiesz co, nie, jestem bardzo daleki od tego, ale tutaj mam na przykład, pracuję z Rafałem Domerackim, który jest Polakiem, który robi takie wyczyny i jakby widzę od kuchni, jak to wygląda i jaki to jest ekstremalny po prostu wysiłek. No i w tych tutaj sytuacjach jakby dużo więcej wchodzi czynników. A wiesz, idąc w góry, tak naprawdę możesz trafić w pogodę i może być naprawdę super ładnie i każdy tak naprawdę może to zrobić, ale jak się zmienią warunki, no to już wtedy okazuje się, kto był tak naprawdę dobrze przygotowany i kto znał swoje możliwości, więc
No tak, rozumiem, że dla niektórych słońce na szlaku to wręcz rozczarowanie, bo przecież miało być tak zimno, No a tutaj właśnie, nawet no właśnie, ale. włoski na rękach nie zamarzają, bo słoneczko ogrzewa. No właśnie, ale zobacz z drugiej strony, idziemy sobie w zimie, jak mało mamy tego słońca. I taka ekspozycja w krótkich spodenkach, dwugodzinna na słońce, w sytuacji, gdzie głównie chodzimy ubrani, jest czymś niespotykanym raczej. I tutaj raczej powinno się cieszyć z tego powodu, że możemy się tak wystawić na słońce, ogrzać się i jeszcze się w dodatku wystawić na zimno, czyli mamy podwójne jakby szczęście, mamy podwójną dawkę dopaminy, której nam tak naprawdę dostarcza natura, a nie jakieś, nie wiem, słodycze czy inne substancje gdzieś tam bardziej szkodliwe. No już nie wspomnę o tym efekcie wow, kiedy wrócisz z takiej wyprawy, wszyscy na ciebie spojrzą, ty taki opalony od stóp do głów i stwierdzą, że a gdzie ty stary byłeś, na Hawajach? To tak a propos, te Hawaje nie przypadkiem tu wyszły, bo tak jak wcześniej rozmawialiśmy, to bardzo ładne określenie, że zdobywacie góry w stylu hawajskim. Macie takie drinki z parasolką? Wiesz co? To się wzięło od jednego zdjęcia, które było chyba 3 lata temu zrobione, i weszliśmy na Kasprowy Wierch i mieliśmy takie specyficzne spodnie, w takie wzory, takie palemki, wiesz? I od tego to Aha, się tak, wzięło. kojarzę. I od tego to się wzięło, od tego zdjęcia, i ono też generalnie wtedy bardzo mocno, nawet jakiegoś mam swojego demotywatora. Bo w tym, to się zbiegło akurat w czasie z tym, że Polacy nie zdobyli K2 i zimą, i ktoś napisał demotywatora takiego, że Polacy nie zdobyli K2 zimą, no ale udało się im wejść w krótkich spodenkach na Kasprowy Wierch, wiesz? I to się jakby z tym wszystkim zbiegło i powstało dużo jakichś tam demotywatorów, takich rzeczy. No i gdzieś tam ktoś taki Al pytał. albo motywatorów, albo właściwie to motywatorów. Słuchaj, no ty akurat, jeżeli chodzi o motywowanie, jesteś w tym mistrzem. Podoba mi się, że powstają takie mini dokumenty na temat tego, czym się zajmujesz. Jest taki jeden, który szczególnie mi się spodobał, o tytule Lubię zimno. Gratuluję, bo bardzo fajny dokument. Widzę też komentarze ludzi pod tym są naprawdę takie entuzjastyczne, więc dużo osób na pewno dzięki temu zachęciłeś. Zresztą odsłon też tam macie, co nie miara. No to ja cię zapytam może jakieś anegdotki w czasie tej podróży i nagrywania tego dokumentu. No to jest właśnie dokładnie opowiada tą historię jakby tej akcji charytatywnej. Jest fajna, jakby był motyw taki, że zbieraliśmy wtedy pieniądze dla Julka na to, żeby mu zrobić operację nogi, żeby mu zrobić operację wydłużenia nogi. No i z racji takiego jakby szoku związanego z tym i w ogóle zainteresowania, zaczął się z nami przygotowywać na przykład jego ojciec. Jego ojciec również z nami tam wszedł w shortach, a miał bardzo mało czasu na przygotowanie, no i bardzo dużo w swoim życiu gdzieś tam zmienił, nawet zmienił sobie dietę, zaczął się przygotowywać, morsować i kontynuuje to jakby do dzisiaj. To było bardzo ciekawą historię i tam się wypowiada na tym filmie, co jest mega takim wzruszającym tak naprawdę dla mnie momentem. Druga rzecz Kojarzę ciekawa, tego pana. która jest, to jest to, że udało nam się na ten wywiad zaprosić Wima Hofa i też Tak, go tak, tak. do tego, żeby porozmawiał. A no to nie jest już takie proste, żeby z Wimem się spotkać Właśnie, chciałam cię i o niego zapytać, bo każda osoba, która gdzieś się zetknęła z morsowaniem, na pewno wie, kim jest Wim Hof, bo to jest taka w Polsce postać ostatnio bardzo popularna, bo on też przecież organizuje wejścia na Śnieżkę, tak, z Polakami, nawet podobno tu jakąś chatę gdzieś w górach w Polsce kupił. No i postać niezwykle inspirująca, bo powiedzmy, że pobił ponad 20 rekordów, jeżeli chodzi o te wszystkie tematy wokół morsowania, chłodzenia się, medytowania, oddechu. No i ma ile? Ponad 60 lat. Czy jest to też twój idol? Można tak powiedzieć? Wiesz co, jest dla mnie, na pewno jest dla mnie źródłem inspiracji, aczkolwiek ja nie, raczej w życiu nie mam idoli za bardzo, ale na pewno inspiracją jest niesamowitą tutaj do działania. Cała historia jego życia jest inspirująca. Nawet nie te wszystkie wyczyny, które były związane z zimnem,
ale to, jak sobie poradził, to jego silne przeświadczenie, że dobrze myśli, idzie w dobrym kierunku, mimo tego, że jakby mainstreamowo cały czas właśnie, może już nie teraz, ale był wytykany palcami i był przedstawiany jako wariat, a wiesz, 30 lat być przedstawiany jako wariat i nadal robić to z przekonaniem, że się robi dobrze i po jakimś czasie zostać przebadany przez naukowców, potwierdzić to, że dobrze się czuło, a głównie bazowany tutaj na uczuciu, a nie na jakiejś tam logice, na uczuciu, a nie na logice, przez tyle lat. Niesamowita jakby determinacja, niesamowity ducha w tym wszystkim i jakby ten, że dopiął też swego i mógł w tym momencie już pociągnąć masy tak naprawdę ludzi i zmienił globalnie, myślę, świadomość, jeżeli chodzi o korzystanie z zima. No niesamowita historia, którą każdy, kto gdzieś tam jest zimnolubnym, powinien się zagodzić. No czytałam, że udało mu się nawet wejść, no nie zdobył samego szczytu Mount Everest, ale był ponad 7 tysięcy metrów. To jest ta wysokość, którą osiągnął. No i tak widzisz, z tym kanałem La Manche, tak okej, nie jesteś jeszcze pewien, czy to zrobisz, no ale może w takim razie pójdziesz kiedyś w ślady Wim Hofa i Mount Everest ja powiem ci dla szczerze, ciebie. Maciej Szyszka, pierwszy zdobywca Mount Everestu stylem hawajskim. Powiem ci tak. Przepłynięcie tego kanału Manche jest, wydaje mi się, trudniejsze. Dużo trudniejsze. A, jednak. Okej. Tak. Dla jest mnie dużo, jedno i drugie jest dużo, tak totalnym ekstremum, że nie oceniam. Wiadomo, że obydwa wyczyny to jest po prostu niewyobrażalna sprawa, ale stopień, w jaki woda wyciąga ciepło z ciebie, a powietrze, to jest duża różnica. Woda wyciąga 25 razy szybciej ciepło, czyli... Wow. Ten pływak, o którym mówimy, Rafał, on w 14 godzin traci 7 kilo. Także wyobraź sobie tempo utraty wagi. Oj, oj, nie wiem, czy nie powinniśmy teraz wyciąć tego fragmentu, bo wiele osób, które szukają szybkich sposobów na zrzucenie kilogramów, mogą spróbować tej metody i może się to źle skończyć. No ale też z drugiej strony zimno jest, potrafi jakby utrzymać tą też wagę w jakimś tam stopniu, można, jest dobrym narzędziem do kontroli wagi, bo utrata w zimnie kalorii jest, no nie wiem, czy jest jakakolwiek aktywność fizyczna, która chyba jej nie ma takiej aktywności, która jest w stanie tak szybko spalać kalorie jak zimno, dlatego fajny mechanizm do regulacji, jeżeli oczywiście nie będziemy potem podjadać, uzupełniać tego. Zaraz powiem. No, myślę, żeby takie dobre zwyczaje w sobie wykształcić, warto by pojechać na któryś z twoich reset campów. Ty organizujesz takie wyjazdy, które no nie sprowadzają się tylko do spaceru w samej bieliźnie, tak, na górę, ale ty też tam propagujesz odpowiednią dietę, medytujecie razem. No i co też w tych czasach wydaje się no niezwykle nęcące, to fakt, że odkładacie wszystkie telefony, komputery, zapominacie o wszelkim sprzęcie i naprawdę to jest taki chyba bardzo oczyszczający czas dla każdego z uczestników. No tak, te Reset Camp jest zebraniem, powiedzmy, mojego doświadczenia i mojej wiedzy i jeszcze to było mało, musiałem połączyć swoje siły z Rafałem Wilkiem, dietetykiem klinicznym i jego wiedzę zebrać razem ze swoją połączyć i z tego powstał Reset Camp, czyli w najkrótszej formie, jak mielibyśmy to opisać, to jest może taki post dopaminowy, czyli post od tych wszystkich czynników, które gdzieś wpływają na nasz układ nerwowy i układ hormonalny, czyli powiedzmy dopaminka, którą uzyskujemy z nienaturalnych źródeł, jak światło niebieskie, jak jakieś przetworzone jedzenie, jak duże ilości informacji. No więc musimy ludzi odciąć od tych wszystkich czynników, żeby dać im po prostu wewnętrzny spokój, oczyścić te receptory i dać możliwość cieszyć się organizmowi z naturalnych źródeł energii i pokazać, że jesteśmy w stanie sami wyprodukować niektóre substancje i nie potrzebujemy tego zewnętrznych źródeł, a zewnętrzne źródła zawsze łączą się z tym,
No, że mają jakieś skutki uboczne, a jeżeli wyprodukujemy to za pomocą swojego organizmu, no to tych skutków ubocznych tyle nie ma, więc uczymy ludzi, jak to zrobić, jak być po prostu zdrowym, jak być szczęśliwym, bez jakichkolwiek substancji zewnętrznych i pokazujemy, że no, natura jest tym, co dawało nam kiedyś szczęście i musimy przywrócić sobie tamte po prostu ustawienia i dlatego nazywamy to reset campem. Super pomysł, gratuluję i mam nadzieję, że dużo ludzi będzie próbowało czegoś takiego, bo szczerze, oglądając ten taki jeszcze jeden dokument, który u ciebie na YouTubie znalazłam, wszystkie osoby w zasadzie troszkę tak podchodziły jak do jeża, co to będzie, a na koniec były przeszczęśliwe i to chyba, co chciałeś osiągnąć, udało się z nimi zrealizować. Nawet jedna z uczestniczek powiedziała, patrząc na Macieja Szyszkę, to aż chce się żyć. No, A, piękny uśmiech na koniec. Udało mi się złapać. bardzo dobrze. Uśmiech satysfakcji. To jest jakby, no to jest to, na co się czeka tak naprawdę i to jest coś, co gdzieś potrafi cię zbudować i cię zmotywować, także ci ludzie tak naprawdę niosą potem cię i są twoją nagrodą za to, co robisz. Tak naprawdę na to się czeka, jeżeli chodzi o bycie gdzieś tam szkoleniowcem. Super, gratuluję Ci w takim razie tych efektów. Mam nadzieję, że będzie tylko coraz lepiej. Żałuję, że nie zdążyliśmy jeszcze porozmawiać o oddychaniu, bo to jest też bardzo fascynująca sprawa. Ja Tobie, Maciej, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Myślę, że była interesująca i no i czekam na tę kolejną rozmowę. Poszerzymy trochę temat oddechu. Niech to ostatnie zdanie będzie tylko taką zajawką tego, o czym jeszcze być może uda nam się w przyszłości porozmawiać. Super, dziękuję za zaproszenie i do zobaczenia. Dzięki, przyjemność po naszej stronie. Trzymam kciuki powodzenia, a Was wszystkich zachęcam do oglądania i słuchania WTV, bo takich wywiadów z interesującymi osobami będzie więcej i tylko więcej. Cześć!